Także dzisiaj, proszę Państwa, obudź się polsko na religijnie. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Zdadzą się w procesji wyjścia długą drogą przez środek kościoła. Inni celebranci pozostają na swoich miejscach. Po uroczystościach zapraszamy księży, biskupów, wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego,
Zacną rodzinę księdza arcybiskupa, gości z kraju i z zagranicy, delegacje, przyjaciół i inne zaproszone osoby na spotkanie i posiłek do seminarium duchownego, które znajduje się przy ulicy Muńskiej 23/25 w Radomiu. Drodzy słuchacze Radia Maria, drodzy widzowie telewizji Trwam, i tak dobiegła końca liturgia żałobna za świętej pamięci księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Cała rodzina Radia Maryja modlitwą różańcową w sposób szczególny towarzyszyła w czasie cierpienia, w czasie choroby księdza arcybiskupa. Dzisiaj towarzyszyliśmy naszą modlitwą w czasie tej Eucharystii sprawowanej na tym tutaj ołtarzu, który został ufundowany przez świętej pamięci księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Ten ołtarz to pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ten ołtarz to dowód na to, że przechodzimy ze śmierci do życia, tak jak to uczynił Chrystus. Ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski to człowiek o wielkim sercu, jak mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Często powtarzał za polskim wieszczem: miej w serce i patrzaj w serce. On zauważał w sercu każdego człowieka, szczególnie w sercu człowieka ubogiego, cierpiącego, obecnego Chrystusa. O nim dawał świadectwo swoim życiem, a szczególnie swoim cierpieniem. Dawał świadectwo Ewangelii życia. Pozostaje dla nas jako żyjący, bo ufamy, że Pan zmartwychwstały, Bóg życia, przyjął go do radości żyjących w niebie. Wyrazy współczucia dla najbliższych, dla całej rodziny świętej pamięci księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, a całej rodzinie Radia Maryja. Dziękujemy za tę wytrwałą modlitwę, za tę wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego. Dalej módlmy się o radość życia wiecznego dla tego wielkiego Polaka, który ukochał swoją ojczyznę, ukochał Kościół, ukochał nas, kochał też bowiem rodzinę Radia Maryja. Z katedry w Radomiu żegna się z Państwem ojciec Zdzisław Plawka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, z katedry w Radomiu transmitowaliśmy uroczystości pogrzebowe świętej pamięci księdza kardynała. Drodzy Państwo, z katedry w Radomiu transmitowaliśmy uroczystości pogrzebowe świętej pamięci księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Dziękujemy za to, że Państwo byli razem z nami. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Drodzy Państwo, przed nami audycja Aktualności Dnia. Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie doktorze, jak pan ocenia kandydaturę pana doktora Jarosława Szarka na prezesa IPN-u? Niektórzy mówią, że głosy są podzielone, aczkolwiek to, co dzieje się
ta rekomendacja, tak, przez kolegium Instytutu jest jednomyślna, ewentualnie no, publicyści albo tym, którym nie pasuje takie spojrzenie na to, co powinien wypełniać IPN, no to może jest jakimś powodem takiego no, negatywnego oceniania tego, co prezentuje sobą pan doktor Jarosław Szarek. Bardzo dobrze ojciec podkreślił, że pan doktor Jarosław Szarek został wybrany jednomyślnie, to znaczy, że całe kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest zdania, iż to właśnie on powinien pokierować tą rzecz ważną dla kultywowania narodowej pamięci instytucją. No ja jestem troszeczkę rozdarty, bo z jednej strony muszę mówić obiektywnie jako publicysta i osoba obserwująca życie polityczne, a z drugiej strony ja jestem przyjacielem doktora Jarosława Szarka. Ja go poznałem ponad 25 lat temu w czasie krakowskim i jest to człowiek o ogromnych kompetencjach naukowych, publicystycznych, o ogromnej łatwości przekazywania trudnych treści historycznych w łatwy sposób. Jest, jak o nim pięknie powiedział profesor Ryszard Terlecki, jego były przełożony w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i promotor jego pracy doktorskiej pod tytułem Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec Młodzieży Akademickiej Krakowa w latach 1970-1980 profesor Ryszard Terlecki, że Jarek jest osobą nieprzemakalną, jest osobą bezkompromisową, jest osobą wierną Bogu, Polsce, jest osobą, która współpracuje z wieloma katolickimi pismami, między innymi ze Źródłem, Tygodnikiem Rodzin Katolickich, z Gościem Niedzielnym, z znakomitymi arkanami w Krakowie. No i jest człowiekiem, który większą część swojego zawodowego życia spędził właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej. O tej jego bezkompromisowości tak żartobliwie powiem, że myśmy go w czasie krakowskim w latach 90. nazywali Gamzachurdia. Przypomnę słuchaczom Radia Maryja, że zwiad Gamzachurdia to był pierwszy prezydent niepodległej Gruzji, człowiek bezkompromisowy, który poszedł na wojnę z postkomunistami, przypłacił to zresztą odsunięciem od władzy i życiem. I Jarek właśnie zawsze taki był i mówiliśmy na niego wtedy Gamzachurdia, co świadczy o tym, że jest człowiekiem absolutnie ideowo sprawdzonym, wypróbowanym, konsekwentnym i w najlepszym tego słowa znaczeniu upartym. Ja chcę też zwrócić uwagę na to, że mało który historyk w wieku lat 53, bo tyle Jarek ma w swoim dorobku tyle książek. On napisał 4 książki. Wojna z narodem, Czarne juwenalia, Powstanie styczniowe, Zryw wolnych Polaków, Przebudzenie Polaków 1920, Prawdziwy cud nad Wisłą. Jest także współautorem kilkunastu książek, między innymi o stanie wojennym w Małopolsce, o drogach do niepodległości, Solidarności, o Kościele w godzinie próby 1945-1989, Kroniki komunizmu w Polsce, W cieniu czerwonej gwiazdy, Zbrodni sowieckich na Polakach, Jestem święty Andrzej Bobola, Zacznijcie mnie czcić, jest autorem haseł w Encyklopedii Kresu, Wielkiej Encyklopedii Polski, Wielkiej Księdze Patriotów Polskich, ależ tego dużo. I tylko panie... Wraz z żoną, to jeszcze ostatnie zdanie, wraz z żoną, doktor Joanną Wieliczką-Szarkową, napisał kilkanaście książek dla dzieci w serii Kocham Polskę. Między innymi Elementarz dla dzieci, Historia Polski dla naszych dzieci, Nasza wspaniała ojczyzna, Poczet wielkich Polaków. No po prostu imponujący drobek, zważywszy na to, że on to wszystko pisał, będąc pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, członkiem wielu redakcji i publicystą prasy katolickiej i portali prawicowych. Mówią, że jest zdecydowanym faworytem, bo jeszcze dwóch innych było dr Marek Chrzanowski i dr habilitowany Zbigniew Romek. Tylko pytanie, czy to wystarczy, tak? Bo pan powiedział, że ma no, duży dorobek, bo tu pewnie też trzeba być prezesem takiej instytucji, no, którą też tak ani inaczej postrzegano, tak ani inaczej finansowano, cały czas jakby takie spychanie jej na bok, no, że nie mogła wypełniać właśnie, czy on ma taką wizję, żeby... Absolutnie. Bo o to, myślę, że bardziej o to chodzi, prawda? Bo wiadomo, że każdy mężczyzna też musi mieć jakiś dorobek, a tu chwała mu, jeżeli podejmuje się i to na różnych płaszczyznach, można powiedzieć, w różnym przekroju, również i młode pokolenie edukuje.
On to przedstawił wczoraj w tym przesłuchaniu, bo tak to trzeba nazwać, w drugiej turze, gdzie pozostawił w pokonanym polu wymienionych przez ojca kandydatów. I jeszcze tam był wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Paweł Upielski. I on powiedział wyraźnie, że głównym zadaniem ma być edukacja, że głównym zadaniem ma być Instytutu pod jego kierunkiem. Mówił, że wyjść na zewnątrz, tak, by przekazać historię młodemu pokoleniu i Polakom. Do młodzieży, jednocześnie oprzeć się na bardzo dobrych pracownikach oddziałów terenowych, on zresztą chce zwiększyć ich liczbę, i również w sposób zdecydowany podkreślił, że Instytut Pamięci Narodowej no, nie może na przykład się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na pogrzeb symbolu polskiej niezłomności, jakim jest Danuta Siedzikówna Inka, swój pogrzeb będzie niedługo, podczas kiedy jednocześnie zamierza wydatkować 2 do 3 milionów złotych na skansen pomników komunistycznych. No po prostu pewne gradacje, pewne hierarchie wartości muszą być w IPN-ie zachowane. Ja jestem przekonany, że te jego krytyczne uwagi w stosunku do poprzedniego kierownictwa, które prowadziło Instytut bardziej w stronę korporacyjną, w stronę instytucjonalną, a nie w stronę instytucji, która jest po prostu bardzo potrzebna krzewieniu edukacji publicznej w Polsce, a ponieważ mamy dzisiaj rząd, który również do tego przykłada wielką wagę, więc to będzie, wydaje mi się, tutaj ręka w rękę, ten jego program jest programem niesamowicie ważnym, atrakcyjnym i według mnie zdecydowanie to może być zrealizowane przez niego. On powiedział w razie z gościem niedzielnym, że Instytut potrzebuje nowej siły, nowych inicjatyw, a tych nie zapewnią ludzie widzący w nim jedynie urzędniczą, bezduszną instytucję, bo nierzadkie są takie przypadki, mówił Jarek, że bardzo dobrzy historycy z poważnym dorobkiem są obarczeni funkcjami administracyjnymi i na tym cierpi ich praca naukowa, ponieważ zamiast pisać książki, to podpisują stosy nie zawsze potrzebnych dokumentów. I wreszcie ostatnie tutaj sformułowanie, na które taką dużą wagę przywiązywał profesor Ryszard Terlecki, mówiąc o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TVN, że Jarek Szarek, przepraszam, tak o nim mówię, ale w końcu mój przyjaciel od wielu, wielu lat, jest osobą, która może przywrócić Instytutowi te wartości i pchnąć go na te tory, jakie wyznaczył mu świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, który jako prezes krakowskiego oddziału IPN przyjmował doktora Szarka do pracy, no a potem był prezesem całego Instytutu. Także tutaj jestem absolutnie spokojny. Czyli dobrze, że ktoś ma... zatwierdzi tę kandydaturę, że doktor Szarek sobie poradzi i że będziemy mieli do czynienia z niezwykle dynamiczną działalnością Instytutu Pamięci Narodowej. Czyli dobrze, że ktoś mówi, że ma wizję. Dobrze, żeby byli ludzie też do współpracy, tak? Bo mam wizję, jak to zrobić, tak? Żeby wykorzystać potencjał. Jeszcze doktor Szarek ma ogromną umiejętność współpracy z ludźmi, ma ogromną umiejętność wypowiadania się dla mediów. No, to wszystko, co wcześniej mówiłem, jest związane z mediami od wielu, wielu lat i po prostu jest człowiekiem mediów, jest, można powiedzieć, dziennikarzem i publicystą. Pracował w dziale zagranicznym czasu krakowskiego przez kilka lat, pisał mnóstwo artykułów, a więc on doskonale czuje również i sprawy medialne. To jest niesłychanie istotne w sytuacji, w której my się dzisiaj znajdujemy, w sytuacji, w której na przykład no, Instytut Pamięci Narodowej również powinien zabierać głos w tak skandalicznych sprawach, jak chociażby zniesławianie Polski poprzez używanie określeń polskie obozy koncentracyjne, czy to, co się działo, zresztą tutaj się zaczął proces w tej sprawie w Krakowie przed sądem okręgowym, w niemieckim serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, gdzie okazuje się, że Armia Krajowa według dzisiejszych Niemców była współwinna zbrodni na osobach narodowości żydowskiej, a Niemcy są przedstawiani jako ofiary II wojny światowej. To jest ogromne zadanie dla doktora Szarka jako prezesa IPN-u, żeby tę lansowaną przez prasę światową, a głównie przez Niemców koncepcję, że tak naprawdę za Holokaust są odpowiedzialni jacyś anonimowi naziści, a nie Niemcy, żeby tej tezie przywrócić jej właściwe znaczenie, to znaczy Holokaust był dziełem Niemców i to, co się działo w Jedwabnem, to było w inspiracji Niemców, a to, co się działo w Kielcach, mówię o pogromie kieleckim, było z kolei z inspiracji komunistycznych służb bezpieczeństwa. I tutaj doktor Jarosław Szarek będzie absolutnie bezkompromisowy i nie pozwoli sobie na żadne
A komuniści mają narodowość? Panie doktorze, komuniści w Kielcach mają narodowość? Komuniści w Kielcach, oczywiście, że byli to Polacy, ale tak samo można powiedzieć, że jeżeli ktoś kogoś okradł, ograbił, zgwałcił czy zabił i też był Polakiem, to można powiedzieć, to Polacy są gwałcicielami, złodziejami czy zbrodniarzami. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, zwłaszcza jeżeli ktoś działa z czyjegoś poduszczenia. Ja chcę tylko to jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że wczoraj jeden z kandydatów, no nie wymienię jego nazwiska, podczas przesłuchania kontrkandydat doktora Szarka, na pytanie, czy należy usuwać z polskiej przestrzeni publicznej pomniki sowieckie, odpowiedział, no w zasadzie trochę tak, trochę nie, to jest skomplikowana sprawa, jak są gdzieś na głównych ulicach, na głównych placach, to trzeba usunąć, pozostałe można zostawić jako świadectwo historii. No doktor Szarek od początku, odkąd go znam, był zresztą tak jak i ja i nasze porozumienie organizacji kombatanckich niepodległościowych zwolennikiem tego, że miejsce reliktów komunizmu jest albo na śmietniku, albo jeżeli, bo to się też i zdarza, prezentują pewną wartość. Bo to jest pytanie, panie doktorze, to jest pytanie, gdzie można iść na kompromis, tak? Tak, oczywiście. Więc dlatego mówię, że Jarek jest bezkompromisowy, tak jak to pięknie profesor Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powiedział, nieprzemakalny. On absolutnie w takich sprawach na żadne kompromisy nie pójdzie. To jest człowiek, co do którego możemy mieć pewność, że będzie koncyliacyjny, że tam, gdzie trzeba, będzie się dogadywał, będzie się porozumiewał, będzie szedł na pewne kompromisy, natomiast tam w takich oczywistych sprawach, jak kwestia nazywania Polaków współwinnymi Holokaustu, czy kwestia, czy powinny w Polsce być pomniki sowieckie, w tych sprawach on absolutnie na żadne kompromisy nie pójdzie. I trzeba też chyba powiedzieć, to jest znakomity kandydat. I też trzeba powiedzieć, że w IPN-ie pracuje nie od 5 lat, tylko od 16. Ależ oczywiście. To jest ważne, ale wie pan co, też niektórzy mówią, że to, że rekomendował go Terlecki, no to tylko źle. Chociaż myślę dobrze o Terleckim, ale to nie jest najlepsze. Terlecki, którego znam tak samo długo jak doktora Szarka, jest wybitnym historykiem, jest promotorem jego pracy doktorskiej, a więc jest osobą, która zna Jarka na tyle, że może się o nim wypowiadać nie tylko w kategoriach ściśle naukowych, właśnie bycia promotorem jego doktoratu, ale również jako jego były przełożony, bo przecież profesor Terlecki był przez długie lata po profesorze Kurtyce, prezesem czy dyrektorem, bo tak to się chyba nazywa, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tylko miał mnóstwo różnych naukowców pod swoją pieką, magistrantów, doktorantów. I jeżeli on pośród nich wskazał jako na prezesa, na kandydata na prezesa IPN-u na doktora Szarka, to znaczy, że wziął pod uwagę nie tylko jego niebanalne kwalifikacje naukowe, ale również jego ogromny dorobek w zakresie pracy administracyjno-urzędniczej, bo i taka praca jest pracą, którą się zajmuje Instytut Pamięci Narodowej. Ci, którzy są w opozycji do doktora Szarka, boją się może tego, że będzie zbyt wyraźny i zbyt bardzo będzie pracował oczywiście, nad naszą historią. Oczywiście, pan doktor Łukasz Kamiński, nie chcę oceniać, ale z tego bardzo ostro podczas przesłuchania ocenił właśnie obecny prezes Nowina, doktor Szarek, był człowiekiem, który szedł na zbyt daleko idące ustępstwa i jego kompromisowość i jego chęć układania się była, no bym powiedział, za daleko idąca. Dlatego też właśnie jestem pełen jak najlepszych oczekiwań w stosunku do pana doktora Jarosława Szarka, którego mam nadzieję, że Sejm za zgodą Senatu, bo taka jest procedura, zatwierdzi. Na razie on jest takim prezesem nominatem, czy nawet jak niektórzy puliści językowi zwracają uwagę, pre-nominatem. Żołnierze AK, bo pan wspomniał o tym filmie Nasze Matki, Nasi Ojcowie i niemieckiej telewizji CDF, no, mówią, że 3 lata za późno i też żądają przeprosin. Jak pan to ocenia? Moi przyjaciele z Armii Krajowej, bo tak o nich mogę powiedzieć, bo mnóstwo z tych osób znam, czy pana kapitana Zbigniewa Radłowskiego, który jest jednym z tych, którzy złożyli pozew cywilny w sprawie o naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do narodowej tożsamości, dumy i godności oraz wolności od mowy nienawiści przeciwko twórcom tego serialu, są osobami zdecydowanymi i bardzo się cieszę, że wczoraj Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrujący ten pozew zdecydował wbrew temu, co stwierdzili adwokaci pozwanych, że to jednak jest
sprawa, która nadaje się dla polskiego sądu, dlatego że adwokaci telewizji publicznej niemieckiej ZDF stwierdzili, że to powinien rozpatrywać sąd niemiecki. Nie, ten serial był emitowany w telewizji polskiej i to oburzenie AKOWców za przedstawianie ich jako tych, którzy mordowali Żydów, jako tych, którzy na przykład okradali zwłoki, co było też w tym serialu przedstawione, jako tezy, że Polacy są gorsi od Niemców i że mordowali Żydów, no te wszystkie tezy są w oczywisty sposób fałszywe i one domagają się sprostowania nie tylko w sensie czysto historycznym, ale również i w sensie czysto prawnym. Podobnie jak, chcę tutaj powiedzieć, mamy do czynienia z kolejnym skandalem w Krakowie, mianowicie Porozumienie Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie, którego jestem rzecznikiem, jak ojciec mi przedstawił, zwróciło się do władz miasta Krakowa z prośbą o zdjęcie tabliczki z nazwiskiem Swietłany Aleksijewicz, białoruskiej noblistki z jednej z ławek na plantach ustawionych tam w ramach takiego programu Łaski Kultury, ponieważ pani Swietłana Aleksijewicz, podobnie jak twórcy tego niemieckiego serialu, wypowiedziała się w Nowym Jorku podczas spotkania, że Polacy mordowali Żydów i że księża mówili na kazaniach zabij Żyda, a co więcej, w wywiadzie dla Rzeczypospolitej udzielonym kilka dni temu potwierdziła tę tezę, a na pytanie dziennikarza skąd taką wiedzę czerpie, powiedziała, no jak to, przecież Jan Tomasz Gross pisał o tym, że Polacy mordowali Żydów i że Polacy w zamian za wódkę, cukier i tytoń przyczyniali się do mordowania Żydów. No tego typu formułowania są tak haniebne i tak skandaliczne, że władze Krakowa powinny wezwać panią Swietłanę Aleksijewicz do przeproszenia Polaków za te sformułowania, a jeżeli się to nie zdarzy, to wtedy powinny w zdecydowany sposób zdjąć tę tabliczkę. Ja się zresztą tutaj jestem przekonany, że jeżeli władze Krakowa tej tabliczki nie zdejmą, to ona sama z tej ławki u wylotu ulicy Świętej Anny na plantach zniknie. I tego typu sytuacji właśnie, tego typu historii, o której w tej chwili mówimy, ten film i ta pani noblistka białoruska, to są również tematy, w których powinien uczestniczyć Instytut Pamięci Narodowej, bo skoro ten instytut ma w nazwie Pamięć Narodowa, to on musi dbać o odkłamywanie historii, on musi dbać o dobre imię Polaków. Ja nie twierdzę, że powinien Polaków wybielać. Ja jestem przekonany, że dr Szarek nie będzie twierdził, że to nie Polacy zamordowali gdzieś jakiś obywateli narodowości żydowskiej pod niemiecką presją. Ale to wszystko trzeba wyjaśnić, ustalić okoliczności, ustalić kontekst, a nie rzucać bezpodstawnych tez, że wszyscy Polacy, że wszyscy AKOWcy byli skłonni, a nawet bym powiedział chętni mordować Żydów. Jestem przekonany, że pod kierownictwem doktora Jarosława Szarka Instytut Pamięci Narodowej, podobnie jak Reduta Dobrego Imienia Liga Przeciw Zniesławianiu, podobnie jak nasze Porozumienie i podobnie jak wiele, wiele innych organizacji, stowarzyszeń i środowisk patriotycznych w Polsce, będziemy walczyć o dobre imię Polski i Polaków. Bo Polska to jest wielka rzecz, a Polacy to są wspaniali ludzie. A jeżeli gdzieś zdarzy się jakaś czarna owca, to trzeba ją napiętnować, ale w jasnym podkreśleniu, że jest to wyjątek. Bo nigdy władze Polski podziemnej w okresie II wojny światowej nie wydały takich rozkazów, jak na przykład władze OUN, UPA na Ukrainie, mordowania ludzi innego wyznania czy innej narodowości. Pod tym względem Polska nie ma sobie nic do zarzucenia. Dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. I drugi nasz gość, pan poseł Maciej Małecki. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie pośle, chciałem zapytać o finansowanie kampanii wyborczej. Nowoczesna wygląda na to, ma jakiś problem, czy może mieć trudności. Państwa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetów wyborczych Nowoczesnej Ryszarda Petru. Ta sprawa wygląda na bardzo poważną, ale jednocześnie zaskakującą, zwłaszcza jeśli chodzi o partię Nowoczesna, na której w czele stoi pan Ryszard Petru, okrzyknięty wybitnym finansistą, z doświadczeniem nawet w Banku Światowego, w Banku Światowym, a rzecz dotyczy sprawy elementarnej, no takiej podstawowej, którą powinien wiedzieć nawet kandydat na radnego w małej gminie, gdzieś pod granicą Polski z jednej czy z drugiej strony,
Chodzi o to, że partia Nowoczesna miała pokrywać koszty kampanii wyborczej nie z funduszu komitetu wyborczego, do czego komitety wyborcze są zobowiązane, a bezpośrednio z funduszy partyjnych. I to dziwi, bowiem zasada jest taka, że po pierwsze komitet, finansowanie komitetu wyborczego jest łatwe do sprawdzenia. I te zasady zostały wprowadzone między innymi dlatego, żeby uniknąć jakichś nieprzejrzystych pieniędzy, czasem z różnych niekoniecznie legalnych źródeł, które miałyby wpływ na kampanię wyborczą, na polską politykę, a siłą rzeczy na to, co dzieje się w Polsce i na życie nas wszystkich. I to jest przestrzegane i bardzo pilnowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Natomiast wygląda na to, że Nowoczesna tego nie dopilnowała, nie przestrzegała i finansowała kampanię wyborczą bezpośrednio z funduszy partyjnych. I czyli pieniądze, Nowoczesna miała pieniądze o 2 milionów złotych miały być przelewane na rachunek partii zamiast na rachunek komitetu wyborczego. Dzisiaj partia Nowoczesna i partia... Zgodnie z przepisami pieniądze najpierw powinny trafić na konto funduszu wyborczego partii, tak? Tak, no to jest tak, tak wpłacają kandydaci, tak wpłacają osoby, które przekazują darowizny na wybory. I teraz jest 14 dni na złożenie skargi do Sądu Najwyższego. Taką skargę zapowiadają politycy Nowoczesnej, natomiast no, dziwi trochę ta sytuacja, bowiem w Nowoczesnej mieliśmy liderów przedstawianych, zresztą całą partię, po takich młodych, rzutkich, przebojowych ludzi, którzy idą zdobywać świat, znają się bardzo dobrze na każdej sferze życia publicznego. Tak jak wspomniałem, pan Petru był pokazywany i przedstawiany nam w mediach głównego nurtu jako wybitny finansista. Miał mieć ogromne doświadczenie, ma zdanie na każdy temat, może z jakimiś jego przykładami historycznymi, geograficznymi trochę nie szło to w parze z rzeczywistością, ale w finansach miał być wybitny. I teraz się okazuje, że tak zaskakujące błędy, elementarne błędy na takim poziomie. Jeszcze raz powtórzę, każdy, kto startuje do małej rady gminy, każdy, kto startuje do rady powiatu, do rady miasta, gdziekolwiek, pełnomocnik takich komitetów musi wiedzieć, że finansowanie ma iść przez konto komitetu wyborczego. Ale... Pan Ryszard Petru mówi, że no to nie ma żadnego fundamentu, czy nie było żadnego fundamentalnego błędu tutaj. Mówi, te pieniądze mogły być przekazane tylko na kampanię wyborczą. Tylko chodzi też o sposób i gdzie. To jest największy problem. Ale ja spojrzałem trochę w informacje na temat tej sprawy, które pojawiają się w mediach i to wygląda na to, że lista zastrzeżeń PKW jest dłuższa niż tylko to zdarzenie. Jesteśmy ciekawi, jak ta sprawa będzie rozstrzygana przez Sąd Najwyższy. No, podkreślamy, prawo jest równe dla wszystkich i niezależnie od tego, czy ktoś kandyduje do Sejmu i ma ambicje być jedną z najważniejszych osób w państwie, a takie sytuacje są w przypadku liderów partii, czy ktoś kandyduje do Senatu, czy kandyduje ze swojego sołectwa, ze swojej wioski, ze swojej dzielnicy do Rady Gminy czy Rady Miasta, ma takie same obowiązki. I obowiązkiem Państwowej Komisji Wyborczej jest kontrolowanie finansów komitetów wyborczych, bo to jest, tu ma narzędzia Państwowa Komisja Wyborcza do dokładnego prześwietlenia, na co zostały wydane pieniądze w kampanii wyborczej, natomiast trudniej jest skontrolować finanse partii politycznych. A przepraszam, a ten błąd kiedyś popełniło PSL, jak ta sprawa? Wtedy się skończyła? Nie chcę się tutaj wypowiadać, to są 100%, ale z tego co pamiętam, to politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego konsekwencje ponosili tego błędu. Więc w przypadku Nowoczesnej będziemy się dokładnie przyglądać i obserwować, jak ta sprawa będzie się rozwijała. Ale wygląda, jeszcze raz powtórzę, wygląda to na sprawę bardzo poważną i może mieć bardzo duże konsekwencje, bowiem Nowoczesna może stracić 75% dotacji, czyli mówimy o
kwocie rzędu 6 milionów złotych. W przypadku partii Razem, która podobny błąd miała, to jest 3 miliony złotych. Czyli czekamy na decyzję, może i odwołanie, na złożenie skargi. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Szczęść Boże. Z panem Bogiem, naszym gościem był pan poseł Maciej Małecki. To ostatni głos w audycji Aktualności Dnia, 2 minuty po 14. Słucham państwo Radio Maria w naszym programie Czas na Wiadomości. Przedstawi je Justyna Kendra. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przeciwdziałać niekontrolowanemu zadłużaniu gmin. Zakłada to projekt zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Przygotowane przez Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycje trafiły już do uzgodnień. Jako przykład niebezpiecznego dla finansów publicznych zadłużenia wskazano gminę Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Jej zadłużenie w tym roku wyniosło blisko 400% wysokości rocznego budżetu. Celem nowelizacji jest wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych izb obrachunkowych. Zmiany są potrzebne, bo zadłużane są kolejne pokolenia, mówi poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Najbardziej patologiczną sytuacją tych gmin, które na przykład doprowadziły się niemal do bankructwa, jest ich kilka. Są kredyty brane nawet w parabankach, więc muszą być przepisy, które uniemożliwią gminom w ten sposób kierowanie swoim budżetem, że w tak nierozsądny sposób są brane kredyty. Ja rozumiem, że każda gmina chciałaby robić jakieś inwestycje, no ale branie kredytów w parabankach jest jakimś absurdem. I mamy na przykład Mazowsze, które jest największym województwem o największych dochodach w Polsce, na jego dług, czyli około 2 miliardów złotych. To jest sytuacja niezwykle tragiczna, bo to na 30 lat do przodu zadłuża ten największy samorząd w Polsce. Projekt zmian przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Resortem Finansów. Nowelizacja zakłada obcięcie procedurą nadzorczą uchwały samorządów zmierzających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ministerstwo Obrony Narodowej przy analizie potrzeb polskiej armii bierze pod uwagę przede wszystkim czas i wykorzystanie rodzimego przemysłu zbrojeniowego, powiedział wiceszef resortu obrony. Bartosz Kownacki przedstawił posłom z Komisji Obrony Narodowej informacje na temat realizacji głównych programów modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych w 2016 roku. Wnioskowali o to posłowie Platformy Obywatelskiej. Informacja dotyczyła w szczególności zakresu systemu obrony powietrznej i programu pozyskania śmigłowców wsparcia bojowego. Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, podkreślił, że w programie modernizacji należało dokonać zmian. Jak dodał, plany poprzedniego kierownictwa były nierealne finansowo, niedostatecznie angażowano polski przemysł. Ten zespół zadaniowy, realizując swoje zadanie, będzie brał pod uwagę trzy wypadkowe. Po pierwsze, potrzeby sił zbrojnych. Drugie, czas, czyli okres, w którym ten sprzęt może być dostarczony. Bo nie chodzi o to, żebyśmy za 10 czy 15 lat znowu dostali jakiś sprzęt, tylko żeby to było możliwie szybko. Ale trzecim elementem właśnie, którego nie było i który się zmienił i zmienił nastawienie resortu, to jest kwestia wykorzystania polskiego przemysłu. Takie założenie postawił sobie rząd pani premier Beaty Szydło, pan minister Macierewicz, że przemysł zbrojeniowy ma być komponentem systemu bezpieczeństwa. Uważamy, że należy wykorzystać te instrumenty, które daje prawo do tego, żeby kierować zamówienia do przemysłu krajowego. W szczególności myślę tutaj o Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To jest nowe nastawienie, wymagało w wielu wypadkach dokonania ponownych ocen. W resorcie obrony narodowej wciąż otwarta jest sprawa, jakie śmigłowce będą zakupione dla polskiej armii. W 2015 roku resort obrony narodowej pod kierownictwem Tomasza Siemoniaka dokonał wyboru francuskich śmigłowców Caracal. Decyzja ta była wówczas krytykowana przez opozycję. Obecne kierownictwo ministerstwa zapowiedziało, że sprawa wyboru ma się porozstrzygnąć do końca bieżącego roku. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań posłowie zdecydują, czy powołać komisję śledczą do zbadania sprawy Amber Gold. Ma ona liczyć 9 członków. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się Komisja Ustawodawcza. Każdy z klubów parlamentarnych będzie miał swojego przedstawiciela. Poseł Małgorzata Wasserman, która ma kierować pracami komisji, podkreśliła, że pytań jest bardzo wiele. Wykluczyła też, aby jednym z pierwszych przesłuchanych w sprawie był Donald Tusk.
po tym, jak ta dokumentacja spłynie. Wyobrażam sobie, że członkowie komisji dostaną czas na zapoznanie się z treścią tych dokumentów i zaczniemy podejmować decyzje co do tego, jakie osoby będziemy wzywać. Rozmawiamy o przeogromnym materiale dowodowym. Proszę nie zapominać, że akta do sądu w Gdańsku chyba wiozła firma transportowa. Skoro to wskazuje, że merytorycznie jesteśmy w stanie ruszyć dopiero we wrześniu, co nie znaczy, że osoby, które nie będą powołane w skład komisji, one, tak jak ja, mogą choćby zapoznawać informacjami powszechnie dostępnymi na dzień dzisiejszy i poszerzać swoją wiedzę, co za tym idzie. Będzie nam łatwiej zrobić kalendarz pracy. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. W uzasadnieniu powołania komisji śledczej wynika, że 18 tysięcy obywateli ulokowało swoje oszczędności w produktach finansowych oferowanych przez podmioty z grupy Amber Gold, a środki te w kwocie 850 milionów złotych zostały sprzeniewierzone. Dzisiejsza Eucharystia jest pochwałą człowieczeństwa w Bogu, pochwałą kapłaństwa i służby księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego jako głosiciela Ewangelii, powiedział w homilii ksiądz arcybiskup Wacław Depo, pasterz diecezji częstochowskiej. W radomskiej katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i liczni goście. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo w homilii przypomniał postać i ostatnie chwile spędzone z księdzem arcybiskupem Zimowskim. Kiedy w ostatnią sobotę, 9 lipca, spotkaliśmy się po raz ostatni w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, ująłem go za ręce, mówiąc, że zabieram jego osobę i dzieło posługiwania przed oblicze jasnogórskiej matki, wpisując w kolejną pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. A on odpowiedział: dziękuję za waszą modlitwę, za pośrednictwem radia i telewizji w czasie apelu i zawierzam wszystkie wspólnoty, w których się wychowałem. List do zgromadzonych na uroczystościach skierował prezydent Polski Andrzej Duda, odczytała go minister Małgorzata Sadurska. Żegnamy z głębokim smutkiem wspaniałego kapłana, Polaka i człowieka. Tak niedawno, jeszcze 9 listopada ubiegłego roku, podczas mojej wizyty w Watykanie, miałem zaszczyt odznaczyć księdza arcybiskupa krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu jego wielkich zasług dla ojczyzny i rodaków, dla Kościoła i bliźnich. Było to piękne i wzruszające spotkanie, które na zawsze zachowam w pamięci. Dzisiaj wszyscy, jak też my w Warszawie, Watykanie i wielu innych miejscach, chcemy podziękować za całe dobro, którego zaznaliśmy od świętej pamięci księdza arcybiskupa. Ciało księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego spoczęło w katedrze pod kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz arcybiskup odszedł do domu ojca 12 lipca po ciężkiej chorobie, a uroczystości pogrzebowe transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Polecamy Państwu dzisiejsze rozmowy niedokończone. O 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam podejmiemy temat poszkodowani przedsiębiorcy w outsourcingu pracowniczym przez organy administracji państwowej. Naszymi gośćmi będą pan Wiesław Wójcik, prezes Porozumienia Poszkodowanych Przedsiębiorców, pani Aneta Włodarczyk, pan Andrzej Cieślik, pan Krzysztof Traczyk, pan Lesław Wereszczyński i pan Marek Fryc. Natomiast o 21.30 w audycji dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja będziemy gościli księdza biskupa Stanisława Stefanka, członka Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Ksiądz biskup podejmie temat Szkoła Modlitwy Małżeńskiej to radość miłości. Zapraszamy. Już 10 minut po 14.00, czas na wspólną modlitwę z liturgii godzin, modlitwa popołudniowa. Korzystamy z tomu trzeciego, hymn w tej przedwieczornej godzinie, strona 550, później antyfona i psalmy ze strony 947 i następnych. Thank you.
kto będzie się z nami modlił? Halo, halo? Stanisław Smalczyk. Witam pana. Szczęść Boże, panie Stanisławie. Szczęść Boże. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospisz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światu naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, wszechmocny, jedyny w Trójcie Najświętszej. Ciebie niech światło i słoneczne i ciemność w nocy wychwala. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dały swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypowiedziane w ogniu, wypróbowane w ogniu i sługa Twoje je pilnuje. Jestem mały i wzgardzony. Nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy. Nie dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłuj ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu, tam się jak mąż podwojone siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi się nie roztacza już opieki. Wtrąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, skończyły się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy sławne w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach soli się Twoją łaskę, a wierność Twoją miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nadrażam rzeczy do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczył jak fale powodzi i topię mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Pan zsyła na ziemię swoje polecenia. Szybko gnie jego słowo. Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu.
Bogu nie będą dzięki. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem. Dziękuję. A co dobrego u Pana? A wszystko porozumie się na emeryturze, na chorobowym. A bardzo, to, bardzo chorobowe, mocne to chorobowe jest? A to po wypadku miałem teraz. Spadłem z tego z drabiny i potukłem się, aż w szpitalu się znalazłem. A proszę powiedzieć, udało się Panu być z nami na pielgrzymce? Na Jasnej Górze? Na razie jeszcze nie, ale myślę o tym. A może uda się przyjechać do nas na, nie wiem, na rocznicę 3 grudnia, czy wcześniej, 3 września, na dziękczynienie do Torunia? Żeby była pielgrzymka pojazdem, albo z kim miałbym pojechać, to mi się tylko starało. Do sąsiada zadzwonić. Sąsiedzi, ja słyszałem, że sąsiad jedzie do Torunia. Spróbować któregoś podebrać, naprawdę. Ale tutaj nawet żona rozmawiała z bratem, że też na Jasną Górę ktoś się wybrać. No może przy okazji, ja bym się z nimi zabrał, nie wiem, jak było miejsce. Żonie powiedzieć, ale... niech się podejmie i zorganizuje. No, trzeba by tak zrobić. No, bo czasami jakiś opór jakiejś materii, to samemu spróbować. Może się uda nawet jakiegoś busa mniejszego, prawda? Niech to nawet będzie 9 osób, to już będzie coś. Tak, ale ostatnio też było pielgrzymka w tym Toruniu. Mhm. Tam na uroczystości tego... Konsekracji Kościoła. Tak. No tam przyjechali tutaj też niezadowoleni z tego, że... Ale oni pojechali pociągiem, także... A dla Pana łatwiej jakimś środkiem lokomocji takim na kołach, tak? Nie, nie po szynach, tylko na kołach. No ale to ciężko by było takie nie pojechać pociągiem, bo jest tego, jeszcze z noga tak mi niesprawną mam, także tego muszę u laska chodzić. To jeszcze to trochę tej rekonwalescencji, tak? Tak. No, to ja życzę pogody ducha. No i niech noga wraca do zdrowia. Dziękuję, zapłać. Pozdrowienia dla małżonki. Dziękuję za zdrowie. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Yeah.
Uwaga, wszyscy, którym zależy na młodzieży, rodzice, dziadkowie, koledzy, koleżanki, rodziny. Zapraszamy młodzież na letnie warsztaty pod tytułem Nowe Widnokręgi. Zapraszamy młodzież od trzeciej klasy gimnazjum wzwyż. Oczywiście będzie o dziennikarstwie, o mediach, o polityce, kultura, nowoczesność, aktorstwo, tańce. To wszystko będzie przeróżne sprawy. Rozpoczynamy 25 sierpnia, kończymy 27. Rozpoczynamy posiłkiem o godzinie 13 obiadem. W programie będzie też modlitwa, będzie codzienna msza święta. Młodzież będzie pod fachową opieką i warsztaty prowadzą specjaliści w tych dziedzinach. Bardzo dobrzy specjaliści. Kochani, podczas tych warsztatów pod tytułem Nowe Widnokręgi, oprócz aktorstwa, mediów, polityki, kultury i tak dalej, będą specjalne warsztaty i te zaczynamy o dzień wcześniej, a więc 24 sierpnia. 24 sierpnia to warsztaty muzyczne. Zapraszamy młodzież muzykalną, młodzież, która kocha śpiew, młodzież, która gra na jakichś instrumentach, oczywiście z instrumentami. I te warsztaty prowadzi bardzo dobry kompozytor, muzyk, twórca między innymi zespołu Lumen. Bardzo w sposób piękny to robi, fachowy, pan Zbigniew Małkowicz z najbliższymi współpracownikami. A więc zapraszamy młodzież muzykalną już od 24 sierpnia. Kończymy 27 sierpnia też obiadem. Zaczynamy obiadem, kończymy obiadem, a w międzyczasie będzie też i modlitwa, i msza święta, i inne jeszcze zajęcia. Młodzież ma cały czas zajęcia, jest to bardzo intensywne. Będą mogli też ci, którzy jeszcze nie zwiedzali Torunia, zobaczyć Toruń, zobaczyć Radio Maria, zobaczyć telewizję. Zobaczymy, co jeszcze. I msze święte będą już w sanktuarium, nowo wybudowanym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A więc zapraszamy. Jakie koszta? Może zapytacie. Może umówmy się, że zapłacą sobie ci młodzi ludzie posiłki rano, w południe, wieczorem. Przynajmniej tyle. Będzie catering, jest zbyt drogi, zapraszamy. Wszystko inne pokrywamy my z tego 1% na kształtowanie dzieci i młodzieży. Informacje w Dziekanacie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, telefon 56 610 7200, 610 7200. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy, powiedzcie jedni drugim. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dobrze dzieci i młodzież. Stąd ta nasza inicjatywa, bo zależy nam na przyszłości młodzieży, na przyszłość naszej ojczyzny. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maria darami serca. Dziękujemy za okazaną życzliwość, za solidarność i za pomoc. Ofiardawcy z Pruchnika to m.in. pani Maria i Katarzyna Kubaś, pani Lucja Kubaś, pani Adela Barszczak, pani Maria Barszczak, pani Eugenia Kędzior, pani Józefa i Józef Kędzior, pani Zofia Kędzior, pani Genowefa Nowak, pani Helena Kędzior, pani Wanda i Marian Tuleja, Bóg zapłać. Kolejni nasi przyjaciele, ofiarodawcy, grupa pana Kazika, to terenowe biuro Radia Maria przy kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, parafii świętej rodziny Szczecin. Pani Elżbieta Kubacka, pan Marian Nowicki, pani Janina i Józef Sieniawscy, pani Zofia Jedynacz, pani Gertruda Szumlewicz, pani Zofia Nowak i pani Irena Jankowiak i jeszcze ofiarodawcy, którzy w Dalaszycach w kole przyjaciół Radia Maria złożyli od pielgrzymów, pani Rozalia Kotniewicz, pani Maria Pietrzyk, pani Teresa Tarłowska, pani Anna i Leokadia Otawskie, pani Ewa Kułaga, pani Zofia Pawlik, pan Władysław Wojtaś, pani Marzena Niebudek, pani może Hanna, bo samocha Ungier, pani Janina Dziurska, pani Irena Stępich. Bardzo dziękuję też od pielgrzymów anonimowych. Dziękujemy wszystkim anonimowym ofiarodawcom. To wy wiecie, że wspieracie. My wam bardzo dziękujemy. Otaczamy was wszystkich naszą modlitwą.